nami świeżo upieczona złota medalistka Mistrzostw Polski Juniorów Karolina Miś. Wielkie gratulacje. Na początek powiedz nam, jakie to uczucie zdobyć złoty medal? Mega ogromne szczęście i takie, myślę, że takie dążenie do jakiegoś celu i się coś udaje, to zawsze jest takie spełnienie. Powiedz nam w takim razie parę słów o tej rywalizacji tutaj, która miała miejsce przez te 4 dni, bo no, prowadziłaś już po ujeżdżeniu, ten wynik dowiozłaś do końca. Jak oceniasz wczorajszy cross? Cross na pewno miał parę bardzo trudnych kombinacji, na których trzeba było się skupić. Norma była wygórowana moim zdaniem. Trzeba było trzymać tempo, skupienie do samego końca. Przedostatnia przeszkoda to była kombinacja z wąskim frontem i trzeba było skupienie do samego końca trzymać. A w takim razie dzisiejszy parkour, jak ci się jechało? Bardzo dobrze, naprawdę chyba jeden z najlepszych parkourów, jakie w życiu przejechałam, ale stres był po prostu ogromny, tym bardziej, że wiedziałam, że nie mam tego komfortu, tej zrzutki do końca, ale udało się na szczęście, jednak ta presja od tego pierwszego dnia jest naprawdę ogromna. To w takim razie powiedz nam jeszcze parę słów o twoim koniu, o koniu GoJack, od jak dawna go dosiadasz, jaki to jest typ konia i jak ci się z nim pracuje? Posiadam go od już prawie roku, w lipcu minie rok. Generalnie jest to koń, który na pewno bardzo dużo pomaga, wyskoczy z każdej pozycji, bardzo pomocny. Ujeżdżeniowo dosyć trudny, jeśli chodzi o spokój takiego jego wewnętrzny, bo jednak jest koniem delikatnym bardzo, który się stresuje i denerwuje niepotrzebnie. I tak to czasami wychodzi, że po prostu gdzieś się tam spala. Ale na szczęście tym razem było wszystko ok i wytrzymał tą presję. No to w takim razie gratulujemy jeszcze raz złotego medalu i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Dziękuję bardzo.